Święto Niepodległości w Suwałkach miało też akcenty sportowe. Nad zalewem Arkadia w drugim biegu Niepodległości uczestnicy sportowego świętowania walczyli o puchar wiceministra spraw wewnętrznych Jarosława Zielińskiego. Tegoroczny bieg przełajowy odbywał się w wyjątkowo trudnych warunkach atmosferycznych. Mimo deszczu i wiatru na bieżni stawiło się jednak niemal 500 zawodników. Byli to m.in. uczniowie klas mundurowych, młodzież szkolna, przedstawiciele Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego i Służby Więziennej. Ideą wydarzenia, które ma szansę stać się imprezą cykliczną, jest rywalizacja sportowa oraz integracja obywateli ze wszystkimi służbami mundurowymi. Goście mogli też zobaczyć pokaz działań policjantów w akcji zatrzymania podejrzanego. Pokaz ten przygotowała Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku.